dzisiaj pszczy na rynek, ale nie targi staroci, tylko dzisiaj jest 10 jubileuszowy Daisy's Day, czyli ogrody księżniczki Daisy, czy jak to tam. Także nie będę dużo gadał, tylko idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Co roku cały rynek zmienia się w takie przepiękne. Wiecie, ile to jest pracy, żeby to wszystko porobić? A ten zapach tu, te wszystkie kwiaty, super. Że ławkę podpierają nogi. O kurczę. To dopiero obszedłem jeden kwietnik. Jak dalej. Ławeczka, którą znacie z poprzedniego filmu. Macie zmęczonego ogrodnika. Widać, krecik go załatwił. Chciałem się dziś przy okazji z Arturem Kaniowskim spotkać, ale niestety jest w pracy. Pozdrawiam cię, Artur, przyjacielu. Spokojniejszych ty tam. Przynajmniej zobaczysz, co ci ominęło. Tak samo fasy, jak to
takie fontanny ogrodowe. Różne style i różne ceny. Z tego co słyszałem przed chwilą, to ta kosztuje 9200. Tu jest przy okazji kiermasz ogrodowy, można sobie dokupić, jak ktoś coś potrzebuje. Lawendy już są zapłacone, bo pan ma 20 zł. Zobaczymy, może coś kupię. Może dla ogrodników do wyboru do koloru. Ale one nie zima wtedy. Jako? Bez zima w szkladzie nie były zmarzły. Ceny nawet przystępne, z tego co widzę. Idziemy dalej. Bo ja nie. Tam stoisko z makity. Ale tam, znając firmę, będzie drogo. Ale firma porządna. Jeszcze coś dla tych, co lubią kamienie. Anna Bogucka, coś dla ciebie. Ostatnio jak tu byłem, to tu były parasolki. A teraz jest uliczka zrobiona z kapeluszy. I to tyle by było. Ja idę się napić jakiejś kawy, później pospacerować, wykorzystać super pogodę, a wam życzę super niedzieli i do następnego, kochani. O, a tutaj słynny youtuber Greg. Cześć. Witaj. Cześć. I Czarna. Cześć. Cześć.